Neutralna pływalność, kontrolowana ustnie, a więc tak zwany popularnie piwot oralny. Symulujemy sytuację awarii naszego inflatora i na naszą pływalność musimy ustawić ustnie. Nie jesteśmy w stanie skorzystać z przycisku dodawczego inflatora. Rozpoczynamy ćwiczenie poprzez spuszczenie całości powietrza z żakietu. Opadamy na dno, wyrównujemy ciśnienie i nie korzystamy z tego przycisku. Absolutnie nie korzystamy z tego ćwiczenia, z tego przycisku, to jest po prostu inne ćwiczenie. Żeby wprowadzić powietrze do żakietu, naciskamy przycisk upustowy, puszczamy bąbelki, zobaczcie, wdech, naciśnięcie przycisku wdech do żakietu, bąbelki i automat. I wydech, wdech, wydech, wdech. Dwa wystarczą w zupełności, puszczamy bąbelki i znów wprowadzamy powietrze do żakietu. Puszczamy bąbelki, automat do ust i zobaczmy, czy się już uniesiemy. Tak, bardzo ładnie. Dobrze wyważony nurek i w połowie odległości zaczynamy puszczać powietrze i znowu wdech i do góry. I jak lecimy do góry, to w połowie odległości, tak pod kątem 45 stopni, zaczynamy upuszczać powietrze. Teraz uwaga, opadając nie dotykamy dna basenu. No i bardzo ważna rzecz, że możemy mieć jeden punkt styczności, to może być kolanem, to może być płetwą, to akurat nie ma znaczenia. Ma być jeden punkt styczności i biorę wdech do góry, wydech na dół. I koniec ćwiczenia.